Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Resident Evil 4, wersja zremake'owana. Moi drodzy, nastał w końcu ten moment. Od dawna gram na kanale w Residenty. Nie cieszy mnie to nigdy, ale bawię się całkiem nieźle. Bardzo dziwne połączenie. Wam na pewno podobają się wszelkie serie z Residentów. Strach, akcja, strzelanie, mutanty, zombie, potwory, grzyby, pleśń. To wszystko łączy się w jedno. W każdej części Residenta. I w końcu nadszedł czas na czwórkę. Na dobry początek tego filmu chciałbym powiedzieć, jest on sponsorowany. Dziękuję ślicznie Cenedze, czyli polskiemu wydawcy Residenta, za zasponsorowanie tego filmu. Spokojnie, nie ma to wpływu w najmniejszym stopniu na to, co się będzie w tym filmie pojawiało. Po prostu, jeżeli chcecie zakupić gierkę, na przykład w wersji pudełkowej, macie link w opisie. Jeżeli spodoba się wam ten pierwszy odcinek, odwiedźcie go i być może sami doznajcie strachu na własnej skórze. A my cóż, przechodzimy do grania. Resident 4 to jest pierwszy Resident, którego kojarzę w ramach takiego mojego gamingowego doświadczenia, ponieważ jak on wychodził, albo kawałek, chwilę czasu po tym, jak on wychodził, oglądałem serię z niego, przynajmniej długo nie wytrzymałem, ale oglądałem serię z oryginału jednego youtubera amerykańskiego, tylko zaznaczę, nie pamiętam nic. Poza tam początkiem mniej więcej, gdzie ludzie rzucają w nas siekierami. Nie wiem nic o fabule czwórki, nie jestem dokładnie pewien, jak się w nią gra, co ona sobą stanowi. Wiem, że mocno się różni od tych rezydentów, które znamy z siódemki i Village, ale też jest to pewna ewolucja tego, co widzieliśmy w dwójce oraz w trójce Nemesis. Dlatego nie mam zielonego pojęcia, co mnie czeka, ale zapraszam was do dołączenia ze mną do tej fantastycznej przygody, która nas czeka. Tak więc cóż, ja mam zegarek przygotowany, widzicie tutaj już moje tętno, które jest cały czas pięknie obecne. Czas wyciszyć powiadomienia, nie przeszkadzać przez godzinę. Ben ten zegarek i lecimy do przodu. Chciałbym też podziękować mojej ekipie tłumaczy, która cóż, stara się, żebyście mieli do każdego odcinka napisy i w tej chwili możecie je sobie aktywować. Gra niestety nie wyszła z polskim językiem. Nie ma dźwięku, nie ma napisów, dlatego musimy sami się postarać o spolszczenie tego, co tutaj widzicie. Tak więc upewnijcie się, że włączycie napisy, a jeżeli ich nie będzie, to znaczy, że ja coś zepsułem przy publikacji filmu. Ale spokojnie, napisy zawsze są. Jaki chcę tryb gry? Nie mam zielonego pojęcia, w co powinienem uważać. Znaczy uderzać, uwaga. Okej, dobra, przy Game Overze będę mógł się przełączyć, no to chyba lecimy w standardzie. Co mamy w ogóle w asyście? Będę grał na komputerze, wykręciłem wszelkie opcje na absolutnego maksa, tak więc zobaczymy, jak bardzo będzie to dobrze u mnie działało. Ale mam 4090, więc mam nadzieję, że fantastycznie. Tutaj mamy asystę celowania, więcej ammo, kiedy craftujemy, automatyczna regeneracja życia, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie i niższe ceny. Nie no, spróbujmy tego standarda, zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Mam nadzieję, że pozytywnie. Do tej pory grałem w te Residenty na normalu, chyba że w siódemkę tam grałem, wydaje mi się, na easy. Ale być może już dorosłem. Być może już dorosłem. Obserwujmy fabułę. Włączyłem napisy, więc mam nadzieję, że ich brak w tej chwili oznacza po prostu, że gadają w jakimś bliżej niezrozumiałym, rytualnym języku. Na dobry początek zabawy, poświęcenie kobiety. Okej. Wydaje mi się, że w ogóle Resident 4 wprowadza coś innego niż T-Virus. Nie jestem pewien, czy to nie jest pierwsza część, w którym pojawia się motyw właśnie grzyba. To dzień, który nigdy nie zapomnę. Cop inside me died that day. And that night Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by Umbrella. Krzychu tam był. No tak, on opowiadał o fabule dwójki. Weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. Wydaje mi się, że w czwórce Leon stał się już jakby profesjonalnym rządowym agentem, który został wysłany, żeby odzyskać tę oto dziewczynę. Córkę prezydenta? Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh?
The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Aha. Should be just another day in the office, right? Brzmi jak coś, czym policja powinna się zająć. Search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Zajebiście policjanci. Słuchaj, musimy cię ostrzec. Zajebiście dużo ludzi tutaj ginie. Nie znaleźliśmy jeszcze nikogo. A szukaliście? No nie, no panie, straszne są te drzewa tutaj. Jakby taka miejscowa, do której raczej niechętnie się przychodzi. No to nie szukaliśmy nikogo. Policja! Nature calls, huh? I'll be right back. Dobra, gość idzie się odlać. Wróci albo martwy, czyli nie wróci, albo będzie miał odciętego penisa. Są jedyne dwie opcje, jakie widzę. Ty has bebido el bar entero? Proszę, tak, gadajcie jeszcze w języku, którego potencjalnie nie rozumiem. Chociaż Leon jako wytrenowany agent powinien być, wiecie, multilingualny. Palić nie palimy. To jeden mniej powód, dla którego możemy zginąć w tym świecie niedługo. Nadeszła wiosna, czas włączyć klimatyzator. Vaya sitio más tétrico. No, fajnie tutaj. I ewidentnie są jacyś podglądacze, którzy lubią oglądać sikanie. Hey! ¿Hay alguien ahí? Jak chcesz popatrzeć, to chociaż zapytaj! Nie wiem, w co ja się tutaj ładuję, w co ja się pakuję, ale w coś zapewne mocno przerażającego. Jak znam rezydenty. Tak, jasne! Wejdź do dziwnych ruin! Kurwa! Co tam się będziesz ograniczał? Po co kończyć na sikaniu? Idź się zesraj ze strachu! Mój partner zwykle sika 40 sekund max. Did he fall in? Maybe you better go and take a look? Widzę, że publiczność do sikania się powiększa. I dlaczego my teraz słuchamy jakiegoś losowego policjanta? Watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. Oj, chłopaki, nabra, humor się was trzyma. Humor się was trzyma, plus jeden dla was. Przynajmniej potraficie jakoś się tutaj pocieszyć w trudnej sytuacji. Tak jak mówiłem, wykręciłem w tej chwili w grze wszystko na maksa praktycznie, włącznie z ray tracingiem, zaawansowaną symulacją włosów, tak więc zobaczymy, jak dobrze ta gra będzie działała, ale spodziewałbym się, że raczej powinno być okej. Chapter pierwszy, co? Gram na myszce i klawiaturze. Zobaczymy, czy nie będzie się lepiej grało na padzie, ale to się dopiero okaże. Zobacz, co zajmuje tyle czasu. No prawdopodobnie umieranie w męczarniach. Niczego innego się tutaj nie spodziewam, proszę. Krzyże z desek zrobione. Bardzo dziwny klimat, mgła wszędzie dookoła. Dziwacznie chodzi ten Leon. W sensie mam takie wrażenie, że te jego kroki tak dziwnie ruszają kamerą. No dobra, mamy sprintowanie, potencjalnie nieograniczone. Jedno przejście zablokowane drutem kolczastym. Powalone figurki. To są najlepsze znaki tego, że jedyne, co się kryje w tym lesie, to, nie wiem, festyn zajebistości. How far could he have gone? Właśnie nie wiem, jak daleko człowiek idzie, żeby się odlać. Ja wiem, że może się wstydzić swojego pokiereszowanego na wojnie w Wietnamie przyrodzenia, ale bez przesady. Świetnie. Wygarbowana zwierzyna. F. Mniam, mniam. Strasznie dużo zostawili, cholera, chociaż to jest pewnie jakaś ofiara, to nie wiem. Bóg, w którego wierzą, może sobie dawkuje po prostu porcję. Trochę policzka, potem kawałek nogi, następnie sobie upieczemy jądra. Strasznie faliczny ten mój komentarz jak na razie. O, pod E kucamy! Okej, to intrygujące. Coś czuję, że kucanie i unikanie może być tutaj jakimś kluczowym elementem, jeżeli mamy tak łatwo dostępny przycisk do tego. Dobra, Leon, damy radę. Leon to mi się kojarzy z takim bardziej imieniem dla dzielnego tygrysa z kreskówek dla dzieci. Tak więc musimy się trzymać takiej interpretacji. Jesteśmy dzielnym tygrysem. Jesteśmy dzielnym tygrysem. Jesteśmy dzielnym tygrysem. Halo? Dzień dobry. Jest ktoś w domu? Można się tutaj wysikać u was jakoś? Okej. Okay. Lewy górny róg pewnie zwiastuje mi autozapis. Ty, no ale ja tak wchodzę do tego domku tak na cwaniaka. Co się znajduje obok domku? Jest tutaj coś intrygującego? Tylko po prostu śmieci, ludzkie resztki, potencjalnie znajdźki. Nic tu nie ma. Absolutnie. Nawet we tej miednicy. A pomyślałbym, że na wsi w miednicy to mogą być różne pojebane rzeczy. Gałki oczne, ludzkie, sztuk wiele. No dobra. Anyone home?
Właśnie, jest ktoś w domu? No, światło się tutaj jakieś świeci, więc powiedziałbym, że ktoś potencjalnie powinien tu być. Chociaż nie wiem, czy to jest zbudowane, czy wykute w kamieniu. Te ściany jakieś takie troszeczkę niezbyt przyjemne się wydają być. Być może, jeżeli pójdziemy do przodu z naszym tłumaczeniem, będę miał zrobionego PDF-a z przetłumaczonymi notatkami, ale jeżeli teraz znajdę tutaj coś, to niestety będę musiał to tłumaczyć na żywca. Co my tam mamy? Widzę tam jakieś normalnie jedzonko, zupa z człowieka, ludzina się robi na ogniu. Zaraz się tam udamy. Proszę, figurka, jak miło. Zoom in, zoom out, możemy pooglądać dookoła. Zapewne kluczowe może być właśnie znajdowanie informacji. A judgment is nigh. Nadchodzi osąd. Tak, to jest to, co mi było w tej chwili potrzebne. Widmo nadchodzącego osądu. Super, tego potrzebuję teraz w moim życiu. Osądu. Jest parę rzeczy, za które można by mnie osądzić. Jedną z nich jest granie w tę grę. Wystawianie samego siebie na tortury psychologiczne, żebyście wy mieli rozrywkę. No ale cóż innego robię od tak wielu lat? F? Cholera, mogłem pójść tam, mogę pójść tu, nie wiem, która droga jest właściwa. Czy my naprawdę zakładamy, że ten policjant tutaj przyszedł się odlać? Czy już po prostu spisaliśmy go na straty i badamy, co dokładnie się wydarzyło? O Jezus Maria! Chłopu, chyba coś tutaj się... Dobra, mamy broń przy sobie, to jest kluczowe. No mówi w obcym dla nas języku, zdecydowanie. Szepta jakieś węgierskie zaklęcia. Dobra, gadamy chyba po hiszpańsku, ale nie jestem pewien, że on gada po hiszpańsku. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakim miejscu świata ta misja się odbywa? I czy to futerko grzeje nas tak mocno, jak mi się wydaje? Okej. To on, czy to nie on? Ooo, jebany! O kurwa, dawaj, blokuj nożem, Leon, szybko! Dzielny tygrysek z bajki! Dzielny tygrysek! O kurwa, ale kopa sprzedał! No, oglądał się One Piece'a. On wróci do życia, co? Czy my mu skręciliśmy kark bocznie, uderzając go nogą? Czy nasz kolega policjant cały czas gdzieś cierpi w okolicy? Dobra, zebraliśmy klucz w takim razie do tej chaty. Czy my mamy... Nie no, mamy broń. Troszeczkę może na potrzeby tutaj bym... Potrzeby grania zwiększyłbym sobie być może czułość. Normal gameplay, o, maximum camera speed. No to powiedziałbym, że tutaj bym sobie i tak zwiększył prędkość tej kamery, a kiedy celuję, troszeczkę bym podjechał. Dobrze jest, wiecie, jakby... To nie Counter-Strike 2, świeżutko ogłoszony, żeby tutaj musieć mieć minimalną czułość do celowania, ale mimo wszystko nie lubię zasuwać myszką wszędzie dookoła, szczególnie w stresujących sytuacjach. Co mamy tutaj? F. No dobra, możemy najwyżej... Mario Fernandez Castano! Świetnie, no wiele nam to nie da. Chyba, że może coś z tyłu się jeszcze znajduje. Zdjęcie jego dziesiątki dzieci, które są w tej chwili aktywnie osieracane w pokoju obok. Temu to ja kompletnie nie ufam. Najchętniej bym go jeszcze raz postrzelił, ale gra mi nie daje takiej opcji. Co tam w garze? Ja pierdolę, dlaczego te postaci w Rezydencie zawsze muszą gotować jakieś gówno? Jakąś pleśń, zepsute jedzenie... Wygląda to jakby grali w Don't Starve i po prostu zepsute żarcie wrzucili do garaż, by je robić. To jest na ścianie napisane, nawet nie potrafię tego odczytać, nawet nie będę próbował, ale to wygląda jak miejsce, gdzie się dzieje magia, a przynajmniej wejście do tego miejsca. Możliwe, że dosłowna magia, dobra, skorzystajmy. Ach, przywraca mi to tak wiele wspomnień związanych z Rezydentem, nawet te cholerne animacje. Oho, mamy latarę, mamy profesjonalne, komandowskie celowanie, broń położona na latarce. Proszę, proszę, jak potężnie klimatycznie już tutaj się robi na sam początek. Halo, dlaczego tu jest tyle... No nie, to nie jest szybownica, nie, szubienica. Ale sznury tutaj, pętle cały czas obecne. No totalnie Blair Witch Project mi tutaj zajeżdża mi tą gierką. Tutaj też, nie, no nie potrafię odczytać. Nie, szur! Tych wszystkich słów nie potrafię niestety odczytać. Jakiś dziwaczny to jest język, nierozpoznawalny. Kości, ptaki, patyki i świeczki. A jest główne elementy wystroju tego wszystkiego. Tutaj coś się świeci. Coś czuję, że on wisi po prostu na sznurze. Jakaś latarka, którą miał przyczepioną do siebie, rzuca światło dookoła. Dzień dobry. Co tam, odcięta głowa, czy tylko troszeczkę pokiereszowana? Ale też ma takie zalane krwią oczy. Nie, poderżnięte gardło, okej. O, świetnie, kolega przy samochodzie też już nie żyje.
Jaka jest twoja sytuacja? To powinno dać mi niezły wgląd w jego sytuację. No dobra, gówno uderzyło w wiatrak bardzo szybko, nawet nie mieliśmy okazji, tak jak było... dobra, czas uciec stąd w takim razie. No świetnie, mogę sobie go jeszcze bardziej pooglądać. Gra mnie już instruuje, jak powinienem w tej chwili tutaj zacząć strzelać, tak więc niewątpliwie niedługo zajdzie taka potrzeba. Coś czuję, że ten chłop, którego powaliliśmy, po prostu teraz wstał i będzie chciał się z nami napierdalać jak nic. Albo kompletnie od tyłu mnie zajdą, kto wie. O! Ja pierdolę! Dobra, oczywiście, że wstał! Nie, jebany! Nie potrafię w niego trafić. O, głowa? Ja pierdolę, no chłop miał głowę przykrzywioną jak owczarek niemiecki przed telewizorem. Co tutaj się dzieje? Jak się patrzy na mnie wkurwiony ciągle? Mało miejsca dookoła, jak ja mam tutaj w nich sensownie celować? Mam tylko 3 pociski teraz. Niby nie było tutaj drugiej osoby, ale pewnie zaraz się pojawi 17 kolejnych. Wejdźmy może z tej chaty jak najszybciej. Nie wiem, czy powinienem tutaj tak sprintować. Jeszcze wpadnę na kogoś i... O kurwanska mać. Czy headshot na niego podziała? Czy to w ogóle będzie skuteczne? Widzę, że mam jeszcze jakiś nóż, który wygląda, jakby miał na sobie jakiś pasek wytrzymałości, więc nie wiem, jak to się dla mnie skończy. Czy w tej grze się skrada? Nie wiem, czy w tej grze się w ogóle skrada. Czy tutaj jest mechanika skradania? Czy tędy się wychodziło? Czy ja dam radę stąd uciec? Kurwa, gdzie ja jestem? Którędy mam stąd wyjść? Czy ja powinienem iść do tego typa? Cholera, no co mi szkodzi zaryzykować? O! Jebany! Ty, co ja tu mu mogłem zrobić? Mele? O kurwa, karate! O, jeszcze raz! Oho! Jakie im pojebane rzeczy mogę robić? Strzał w głowę i karata mogę przyjebać! Slash! O, dobra, mogę kroić nożem w takim razie. Aha, teraz to już nawet muszę kroić nożem. Nie, nie chcę jeszcze raz tego sprawdzać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Dobra, okej, tego też wdupala mogę pociąć, żeby się upewnić. Wiecie, wycięcie odbytu to jest najskuteczniejszy sposób na walkę z takimi przeciwnikami. Nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego. Nie mam, mam zero amunicji. Jakby tak wygląda obecnie moja sytuacja. Ale nie wiem, czy będzie tutaj więcej wrogów, czy nie. F? Oczywiście, że muszę iść po schodach na górę. Ja pierdolę. Powiedzcie mi, że byliście wielkimi fanami broni palnej i macie tutaj tonę amunicji, którą będę mógł teraz wykorzystać, co? Jedyne, co mi zostaje, to... Ale pod F mam mele. Muszę o tym bardzo mocno pamiętać, ponieważ strzał w głowę i kopa zasadzić takiego karata. Aż się Sanji przypomina. No dobra, otwieramy drzwiczki. Na chuj celujesz, chyba żeby postraszyć. Nie masz amunicji, mordo. Okej, no dobra. Już trzy osoby zabiliśmy, chociaż czy oni żyją, czy nie żyją, trudno powiedzieć. No proszę, zdjęcie dziewczyny, którą szukamy, związanej na podłodze. Dzwonimy do szefa. This is Condor One. Hunnigan here, what's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Okej, córka prezydenta, dobrze mówiłem. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Oh, okay. Ja pierdolę, oczywiście, że chłop ma topór. Jezus Maria, topór, siekierę? Jak ja mam się z nimi bić? Nie dam rady się z nimi bić. Ale wkurwieni, maksymalnie. Oho! No dobra, okej. Okay. Nie jest to Ethan Winters z siódemki. Naprawdę mamy trochę umiejętności. Parka Eira, karate. Kung Shuan Fi. Jezus Maria, łysy i wkurwiony. Kiedy nie dostałeś angażu w kolejnym klipie porno, no to to by był, ten łysy z Brazers. Tak by się jego historia skończyła, gdyby go nie zatrudniali dalej. Dobra, nie wiem, czy ja coś tutaj znajdę, jakieś może skrzynki, mogę to slashnąć. Dobra, widzę, że bez celowania domyślnie lewy przycisk myszy powoduje, że kroimy tym naszym nożem. Dobra, na spokojnie, do przodu, potrzebuję amunicji, fest. Znaczy, no muszę mieć amunicję, jak ja mam inaczej walczyć. Chociaż żebym miał na, wiecie, strzał w głowę i karata prosto w pysk. Wtedy jakoś sobie poradzimy, ale ładnie ta gra wygląda. Ładnie wygląda i ładnie działa. Cieszę się, że nie mam tutaj żadnych problemów wynikających z tego, że wykręciłem ją dosłownie na maksa. No ale tego się spodziewałem po tej karcie graficznej, nie oszukujmy się. Dobra, wydaje się być spokojnie. Kruka bym mógł zastrzelić, ale to by było jakby kompletnie bez sensu. Ale jestem znany z robienia kompletnie bez sensu rzeczy. Haha! Skrzynia do rozwalenia, okej. Okay. O, mogę skopa ją wziąć! 12 pocisków, no dobra, okej. Okay. Trochę mnie to cieszy, trochę nie. Cieszy mnie, bo mam teraz pociski do mojego pistoletu, ale z drugiej strony oznacza to, że zaraz będę musiał ich używać. Mamy też zapis gry. I skopa.
Gunpowder do kraftowania amunicji, okej. Okay. Jak wygląda nasze EQ? O proszę, mamy skrzynkę, która się otwiera, co? Handgun ammo, tutaj mamy jeszcze jakiegoś spraya do leczenia się. Mamy naszą mapkę, proszę. Jeżeli się zgubisz, możesz sprawdzić twoją pozycję i twoje cele na mapie. Jeżeli masz mapę skarbów, również tutaj będziesz je widział, okej. Okay. Czyżby to była kolejna część Rezydenta? Ta pewnie nam zaznacza, które lokacje dokładnie przeszukaliśmy, a które nie, okej. Okay. Tutaj są nasze klucze oraz skarby. Tutaj mamy crafting. Łopanie! No to jest takie trochę inne menu craftingowe niż poprzednio. Zdecydowanie za biedny jestem, żeby cokolwiek teraz craftować. Tutaj są nasze rzeczy. Jakieś logi komunikacyjne. No dobra. Zapiszmy w takim razie grę. Wiem, że tym się zapisuje grę, ale nie tylko widzę. Tak, tak. Można zapisywać grę przy każdej maszynie do pisania. Mamy storage. Customize case. Okej. Okay. Charmsy możemy... Okej, okay, przepraszam bardzo. O nie! Czy ja mogłem podnieść to małe gówno, które tam leżało w tym domku, tylko tego nie zrobiłem? Myślałem, że to jest tylko do pooglądania. O nie! O, by! Czemu takie dźwięki wydaje? Nie wiem. Dobra, czyli mam case'a, mogę mieć różne rodzaje case'ów, pewnie skiny. I mogę mieć charms, a to się totalnie nazywało charms. I one dają jakieś perki z tego, co widzę. Ale się sam oszukałem, Jesus. No dobra. Chodźmy w takim razie dalej, trudno. Czy ja... No nie, no nie wrócę już do tego domku, nie podniosę tego Charmsa. Chyba, że sobie gierkę zacznę jeszcze raz po prostu. Następnym razem, kiedy będę miał okazję. No dobra, ktoś tutaj już stęka. Ktoś już tutaj stęka. Czeka mnie jakiś atak. Ale przynajmniej się dzień zrobił. To jest bardzo miła odmiana. Muszę się rozglądać za różnymi tutaj, wiecie, roślinkami, ziołami, które będę mógł podnieść. O! Dobra, martwe wilki w sidłach. Świetnie, to mi za bardzo nie pomaga. Gdzie są ludzie, którzy chcą mnie zajebać? Totalnie tam słyszę kolejnych oponentów. Wejdźmy do tego domku może. Coś tutaj znajdę, jakaś szuflada, nie szuflada. Strasznie tutaj śmierdzi ewidentnie, bazując na reakcji naszego bohatera. No dobra. Halo, jest tam ktoś? Tylko zdezelowane samochody, rozwalone drzewa. Cały ten las jakby jest zasyfiony nawet. To już nie jest kwestia tylko i wyłącznie, wiecie. Tego, że tutaj wioska opanowała, nie wiem, choroba, wirus, cokolwiek innego. Wszystko tu jest zasyfione. Dobra, to rozwalamy. Pesetasy zbieram. Jezus, to jest z rezydenta na rezydenta coraz dziwniejsze waluty. No ale dobra, ptasy. Okej, okay, czyli ptaki, krótko mówiąc. Pewnie będę to ptakami nazywał, jak znam siebie. Nie będę miał... Nie będę miał więcej mózgu w głowie, żeby właściwych nazw używać. Oj, karata? Karata! Wuhu, okej. Okay. Dobra, powiem wam tak. Strzał oraz... Kurwa! Ja pierdolę! Ale mnie ujebał! Prosto w ramię! Strzał i karat! Jedyna sensowna taktyka tak naprawdę na walkę, ale mi przydupcył! O mój Boże, co się dzieje? Nie, deptaj! Kurwa, jak się nożem? Cyk! Okej, okay, dziabnąłem sukę. On się miał zamiar zacząć transformować. Totalnie, widzieliście to? Holy shit! Dobra, jeszcze więcej gunpowdera. Ale gdzie moja rana na ramieniu? Przecież byłem przekrojony prawie. Jezus Maria, no dobra, okej, okay. Celność by mi się naprawdę przydała, lepsza, ale to nie jest coś, co mogę włączyć sobie w opcjach. Jesus fucking Christ. Dobra, na spokojnie. Kolejne pułapki, to też warto omijać, Jesus. Zagrożenie na każdym kroku, naprawdę, nie wiem, czy ja chcę tutaj w ogóle sprintować. Czy ja coś tutaj słyszę? Hadaratlo. O, jebony, dobra, karate? Karate? Nie, nie karate! Strzał! Skurwysynu, bąk! Wuhu! Dobra, co tam? Dobijamy, nie dobijamy? Nie. Ale uwaga, oni dropią z siebie itemy, kiedy umierają. To jest fantastyczne rozwiązanie. Uwielbiam je. Mamy też flashbanga, naprawdę? Jeszcze więcej amunicji, okej. Okay. No dobra, change weapon. Aha, czyli muszę sobie zmienić brońkę. Pod dwójką mam flashbanga, którego muszę przygotować. Potem mogę miotnąć, a potem mogę ich mordować. No dobra, strzał plus potem uderzenie z karata wydaje się być najsensowniejszym sposobem, bo pomaga mi oszczędzać amunicję. Czy ja mogę robić crafting tutaj? Tak, tak, shortcuty mogę robić, wiadomo. Czy ja cokolwiek teraz skraftuję? Mam wszystkie moje materiały wypisane niżej. Amunicja? Nie. Potrzebuję czego? Jak to się nazywa? Nie jestem pewien. Mam gunpowder, ale nie mam tamtego dynksa. Erbsy? Też nie mogę żadnych zrobić. No dobra. Lecimy w takim razie dalej. Straciłem całkiem pokaźną porcję mojego życia przez tego jednego typa, ale też widzę, że nie zawsze możemy wykonać karata. To jest ważna rzecz do zapamiętania. To nie jest tak, że każdego jednego przeciwnika postrzelę byle gdzie i zrobię karata. Obstawiam, że headshot umożliwi nam to szybciej, ale nie będzie tak w każdym przypadku. Ja pierdolę, co to jest? Cała wioska pełna ludzi? Pojebało was? Mogę tu kucnąć? Przyskradać się? Co tutaj się będzie działo w ogóle? F.
Okej, mogę się zbliżać i obserwować różne rzeczy. Świetnie. Drugiego policjanta wzięli i poświęcili na krzyżu. Poświęcają w tej chwili, aktywnie. O mój Boże. Lovely. Tego teraz potrzebowałem. Ludzi palących ludzi, ale jak się w ogóle cieszą, ale w taki, wiecie, religijny sposób. Przesrane. Podobno bycie spalonym to jest najgorsza możliwa śmierć. Nie życzę tego nikomu. Czemu miałbym to komukolwiek życzyć? No dobra, mogę to sobie oglądać, albo mogę po prostu tam wejść i zacząć ich napierdalać. Ostatecznie to chyba będzie sensowniejsza taktyka. Czy flashbang tutaj podziała tak dobrze, jak ja sobie wyobrażam, że podziała? Być może. No nie obędzie się bez napierdalania ich wszystkich, tak więc... Spróbujmy. Bąk. Dobra, dostał w głowę, nie przejął się zbytnio. Czy ja mam z nimi się bić? No obstawiałbym, że kurwa, tak. Fight them off. Ja pierdolę, babcia z widłami na mnie szarżowała tutaj. Dobra, strzały w głowę zdecydowanie nie wydają się działać tak fajnie, jakbym chciał, żeby działały. Jezus! Dobra, okej, zaraz będę musiał przeładować. Już muszę przeładować. Dam radę się wycofać ostatecznie daleko, ale w taki, wiecie, powolny sposób do mnie idą. O! Ty, melasem uniknąłem. Melasem udało mi się uniknąć tamtego toporka, który we mnie poleciał. Dobra, czy te baby mają jakoś, nie wiem, mniej życia niż faceci? Kto wie? Ja pierdolę, ile jest? Kolejny tutaj przylaz. Jesus, dobra, karate! Thanks i nie! Nie mogę ko... O, zostałem nabity na dzid! Ja pierdolę! Nie no, nie dam rady tutaj. Dobra, podnoszę całe to gówno, muszę spierdalać przed siebie. Przecież ja tutaj z nimi nie powalczę, nic za nic. Mogę biegać? Tutaj jest jakaś brama. Holy fucking shit! Dobra, co się tutaj dzieje? Nawet karat nie pomógł, a ja tracę tak kurwa dużo życia. O! Nie! Czy ja zginąłem? Kurwa, prawie. Szczerze mówiąc, prawie. Dobra, karate? Nie działa. Dobra, uderzenie nożem. Przed siebie. Mam nic życia. Jak ja mam się wyleczyć? Jak tutaj się w ogóle dokonuje leczenia? Holy shit! Nie! O! No i zginąłem. Nie! Jak źle! Co ja mam ze sobą robić? Mam ich unikać tutaj cały czas? Walka z nimi kompletnie jest nieproduktywna niestety. Dobra, spacja kontynuuj. Jesteśmy z powrotem tutaj. Znowu możemy pooglądać, jak mordują policjanta. Ale przecież ja tutaj nawet niewiele jestem w stanie zdziałać. Muszę ich chyba unikać po prostu. Nie widzę innej opcji. Dobra, zobaczmy to jeszcze raz. Fantastyczny moment. No cóż, oni go palą. A co mi pozostaje zrobić? Nie dam rady się tutaj chyba przeskradać? A może dam radę? Kurwa, na to wygląda. Chociaż nie, no i zaraz mnie tutaj zobaczą. Kurde, no jedyne co mi przychodzi do głowy to nie dam rady chyba z nimi wszystkimi walczyć. Nie ma tutaj takiej realistycznej chyba nawet opcji. Dobra, zielonego erba znalazłem. Czy gra się w ogóle pauzuje jak robię to? Wydaje mi się, że tak. Ja bym chciał to sobie... Nie, chciałbym to sobie gdzieś przypisać. Send to storage, examine, use. Nie. Ale dobra, gra się pauzuje, kiedy próbuję coś takiego zrobić, tak więc potencjalnie mam sposób na szybkie leczenie się. Okej. Rozpocząć to wszystko od skradania się może nie być takim złym pomysłem. Wydaje mi się, że dam radę tę typiarę tutaj zaskoczyć. Dziabnąć ją tym nożem. Są tutaj stealth kille. Są! Okej, dobra, ta załatwiona. Nóż się zużywa. Ważna obserwacja. Tego dynksa też mogę tutaj rozpalić. Niestety nie jest to aż takie ciche, jakbym chciał. Ale dobra, skradam się dalej. Proszę mi oddać z powrotem mój pistolet, przyładowany na maksa. Kurczaka mordować nie będę. Co ja mam ze sobą zrobić tutaj? Czy ja mam się przedostać przez tę wioskę? No, tak bym powiedział. Ale za chwileczkę skończą mi się możliwości poruszania się tutaj, wiecie, w ciemnościach i w tajemnicy. Mogę wejść tutaj? Dobra, mogę tutaj wejść. Co się tutaj znajduje? Czy ja mogę się tutaj nawet chować pod spodem? Nie, chować się nie mogę. No autentycznie chyba muszę po prostu przewalczyć całą tę lokację. Przewalczyć albo nie wiem, chować się tutaj aktywnie cały czas. O kurwa. No dobra, okej. Jak mają znaczek nad głową, to mogę im zrobić karata. To jest akurat bardzo, bardzo dobra informacja dla mnie. O! Ale muszę też cały czas się kurwa poruszać. Ale stąd już się nie poruszę chyba. Jebany! Co on kurwa robi? Piłę wyciąga mechaniczną? Tak to wygląda przynajmniej. Dobra, okej. Kolejny może... O! Karata dostać. Ale nie jest to takie proste. Tyle ich kurwa mogę z karata wziąć teraz, ale... Ale nie trafiam. Okej, przeładujmy. Szybko przeładujmy. Ty! Co się dzieje? Ta brama jest otwarta? O ja pierdolę, ten tu dopiero ma piłę. Niech mnie chuj. Jest przerażający. No z mordy trochę creepy. Dobra, kurwa, flashbangi, lecimy przed siebie. Tutaj coś mogę zebrać, to. Tutaj karata. Dobra, temu wyjebałem karata, nie jest tak źle. O! Jakaś baba jebana, nie! Dobra, dziabnąłem ją nożem. Okej, do widzenia. Wszędzie tutaj są baby niestety. Dobra, muszę pamiętać o moim poziomie życia. Że jest niski, kurwa. Ale oni są, kurwa, wszędzie dookoła, czy mi się wydaje? Nie, nie jestem nawet pewien.
Jest i chuj. Czy tego gościa z piłą da się w ogóle zabić? Czy ja mam tutaj po prostu... O Jezus Maria. Przepraszam, co ja mam kurwa ze sobą tutaj robić? Bo jest źle. Gościu z piłą jest kurwa zaraz obok. Mele. Dobra, okej. Okay. Tutaj jakiś kurwa kwiatek. Kolejna cała masa wrogów. Ja pierdolę. Którędy mam uciekać? Nawet nie wiem. Dobra, zapierdalajmy tędy. To się musi w końcu skończyć. Nie wiem w jaki sposób. Pamiętam, przed tymi wilkołakami też trzeba było w siódemce, nie, w ósemce spierdalać po prostu, póki mamy okazję, póki mamy czas. Przeładujmy broń. Mogę biegać i przeładowywać naraz. To jest akurat dobra informacja. No ale kurwa, ten typ mnie goni. Ja nie mam już żadnego flashbanga, który by mi nawet pomógł. Dobra, mele. Na szczęście, wiecie co? Te kopniaki są stosunkowo... O! Obszarowe! Szybko, FF to ja zaraz, kurwa, zrobię prosto z tej gierki. Dobra, open inventory. Jajka, kurwa, zbieram! Pojebało was chyba! Nic mnie teraz jajka nie interesują. Jesus fucking Christ. Dobra, czekajcie, biegam. Nie wiem, czy mam biegać, czy mam walczyć. Kurwa, karate! Woohoo! Jeszcze jedno karate. Dobra, nie udało się. Ale zapierdalam w tej chwili przed ciebie. Karate! Okej, karate jak na razie całkiem mocno ratuje mi życie. Dobra, wydupcam. Biegam dookoła i wydupcam. Kurwa! Ten, co ty jesteś, karate odporny? Nie, nikt nie jest karate odporny. Dobra, biegam cały czas. Przeładowanie, zbieranie amunicji, bieganie. Tam to zaraz się wpakuje w jakieś kłopoty. To jest bardzo wąski korytarz. Nie wiem, czy mi się tutaj uda przeżyć w ogóle. Dobra. Kurwa, no właśnie, ciągle przychodzą. To jest najgorsze. Jest ich tutaj wychuj. Ale dobra, biegam cały czas tymi ścieżkami. Okej, dobra. Tutaj stosunkowo chwilowo przez krótki moment nie ma. Karate jest dobre, bo jest, kurwa, obszarowe. Kurczak tam chyba płonął, jeżeli dobrze widziałem. Dobra, wiecie co? Tak, tak, jebać kraftowanie. Tego chcę użyć, naprawdę. Nie wiem, ile mi to życia da. Dobra, mam full. To akurat dobra informacja. Czemu te ciała płoną? Dobra, karate. Uj, gościu z piłą zaraz obok. Biegaj, Leon. Dobra, okej. Okay. On tam kroi. Jest okej. Będzie git. Biegam dookoła, morduję kogo się kurwa da w sumie po drodze. Ale nie każdego tak łatwo się da. Uj, głowo. Ty, napierdalają w dzwon. Ha? Wszyscy się zatrzymali. O! La campana. La campana. Jaki stres, nie wierzę. Ty, dźwięk dzwona ich oczarował. Idą do kościółka. No tak. W niedzielę rano mordowanie ludzi we wiosce, a potem do kościółka. Czy ten pojeb z piłą też odpuścił? Nie możesz go serwir. Ale pojebane. Dobrze, że Leon taki wychillowany nagle się zrobił, ale ewidentnie, wiecie, odczytuje vibe otoczenia. Po jakiemu oni szpresian? Zamknij za sobą drzwi, proszę. A widzicie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nic nie przebije mszy w kościółku. I zamknęli drzwi. Ja pierdolę, jak mnie to cieszy. Ależ ekscytujący ten pierwszy odcinek. Ja pierniczę. Tyle biegania, mordowania. No cóż. Strzał w głowę i karate. To chyba będzie mój strat. Bingo? Tak, na pewno. Poszli sobie w bingo grać. Jezus Maria. Ależ opening sekwencja. Wydaje mi się, że to był content demo, bo było coś tam... Demo było opisane, że chainsaw, coś tam, więc domyślam się, że ten chłop z piłą to było właśnie content tego demo. Jezus Maria, czy ja mogę sobie w tej chwili w spokoju połazić i przelutować to, czego nie przelutowałem wcześniej? Bruce to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. First out. Okej, dobra, do jakiegoś wiatraka wielkiego mamy w takim razie zmierzać. Okej, doładujmy się tutaj. O, to są resources. Po prostu, do kraftowania amunicji potrzebuję resources. Prosta nazwa, zasoby. Dobra, mapę możemy sobie otworzyć. Okej, jak mamy tutaj taką... O, granada! No tak, ta gra, z tego co wiem, jest troszeczkę bardziej akcyjniakowa niż poprzednie rezydenty, które znamy. Dlatego mamy tutaj granaty, flashbangi. Chociaż one też się pojawiały w poprzednich rezydentach, ale tutaj wydaje mi się, że są jeszcze bardziej wystawione na pierwszy plan. Da się tu wejść? Nie, ale może od tyłu? Kurde, no w tej wiosce to może być tutaj dużo fajnych zasobów. Czy mogę zabić kurę? O, zdecydowanie mogę, kurwa! Nawet ich jajka mogę zbierać, ale po chuj, nie wiem. Tutaj można się podsadzić, ale jakby kto miałby mnie tu podsadzić niby? Nie mogę z tego skorzystać. Dobra,
Latamy dalej. Co tutaj jeszcze się znajduje? Jakoś do tego budynku pewnie da się wejść, bym strzelał. Tylko w jaki dokładnie sposób? Tutaj są rzeczy zawalone. Nie wiem, może da się grać w tę grę w koopie w jakiś sposób magiczny. A może, wiecie, to jest konstrukcja, gdzie przez pół gry idziemy w jednym kierunku. Ha, ha, kuro! Ona też jest zła. Widziałem to w jej dziobie. Przez pół gry idziemy do przodu, a przez kolejne pół gry spierdalamy tą samą drogą, więc wiecie, wrócimy tutaj na przykład z jakąś postacią. Ja się tu mogłem barykadować w budynkach? Kurwa, ja takie karate tutaj robiłem, nie tylko prosto w ich twarze, ale też po prostu biegając po tych wszystkich przejściach. Wchodzę w jakąś jedną ścieżkę, boom, headshot, karate, do przodu, cały czas. Strzelba! A widzicie, kurwa, ja wiedziałem, że to jednak będzie dobrze tutaj sobie przejrzeć wszystko. Jeszcze jeden granat, ale byście mnie jebali, jakbym tej strzelby nie zebrał. Ale pewne jest jedno, walicie mnie na pewno w komentarzach za tego charmsa, którego przegapiłem. Jeżeli w ogóle dobrze mi się wydaje, do czego ten charms służy, do jakiegoś tam buffowania. Ale spoko, zużyłem stosunkowo mało amunicji, bym powiedział. W tym budynku jeszcze chyba nic nie kryję. Mapa. No dużo tutaj jest. Tam nie wejdę i ewidentnie jest jakiś cel, który jest potrzebny. Nawet mi pieniądze tutaj wyrzucone dookoła zaznacza. Dobra, no to co, ja się będę ograniczał? Podnosimy to wszystko, ale jak miło ze strony tej gry, że mam pokazane rzeczy, które leżą na ziemi, a ja ich jeszcze nie zebrałem. W tamtym budynku już byłem, tutaj kolejne obole, czy co to innego jest. Gunpowdera mi już nie pokazało, ale pieniądze tak. Okej, ciekaw jestem, jak dużo będzie w tej grze przeciwników w rodzaju nie da się go zabić, musisz spierdalać i wykonywać swoje inne akcje, kiedy on cię goni. Pewnie zajebiście dużo. Po co mi te jajka cholerne? Będę miał, nie wiem, kupca bardzo mocno zainteresowanego kurzymi jajami? Pewnie tak, jak znam życie. Nie wiem, może tutaj też się Duke pojawia. Chociaż to byłoby jakby jego pierwsze pojawienie się. On w ósemce, z tego co słyszałem, to w ogóle został jakby przywrócony po tym, jak był kiedyś w starszych częściach Residenta. Dobra, na pewno coś się w tej wiosce jeszcze znajduje. Pod V bezpośrednio jest mapa. Pokazuje mi miejsca, które odwiedziłem. Tamten jeszcze budynek jest nieprzeszukany. Tutaj ewidentnie teraz nie dam rady wbić. Mógłbym też spróbować oszabrować to krówsko, ale to by mi chyba wiele nie dało. No bardziej chyba... A! Jezus! Karate! Kurwa, nienawidzę was. Nóż? Nie, dobra. Jeszcze jeden headshot i karate? Dobra, po prostu nożem go dziabnę. Zużywam wytrzymałość noża, ale mam to w dupie. Jeden nie poszedł do kościółka! Przecież to jest zbrodnia, przestępstwo. Chociaż może ta skrzynia będzie miała coś fajnego. Pesosy. Ptakosy. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Dobrze, że w tym budynku nie stwierdziłem, że się schowam, bo bym miał, kurwa, dopiero niespodziankę. Klucz jakiś jeszcze tutaj jest? Czy ja będę miał okazję tutaj wrócić? W sensie, czy to są rzeczy, które powinienem przeszukać teraz, czy później dopiero będzie taka opcja? Nie wiem. Ale spróbujmy się ruszyć chociaż troszeczkę naprzód. Przeskakiwanie przez przeszkody jest automatyczne. Dobrze wiedzieć. Cóż no, myślałem, że się przeskradam. Myślałem, że dotrę do wyjścia przejścia. Prawda była zgoła inna. Tutaj mamy kościółek. Tam nawet do końca się zbliżaj nie będę. Tutaj za to jeszcze jest jakieś... wieża jakaś. Dobra. Do góry zatem. Co tutaj? Beczki, beczułki jakieś? A co jeżeli mogłem się tutaj schować? Dobra, zdecydowanie nie mógłbym się tutaj schować. Rozumiem. Leon, nie wiem jakim sposobem masz nadal nogi, ale plus jeden dla ich wytrzymałości. To jest zabarykadowane. Dobra, no chyba teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie iść przed siebie. Nie odhaczy mi całej tej lokacji, bo nie mam tutaj dosłownie jak tego wszystkiego przeglądać. Tam może... No nie, nawet nie będę próbował. Nie mam klucza, nie mam jak tam wejść. Nawet nie mam ochoty tam wejść. Tam sobie w tej chwili pojebani mieszkańcy wioski robią mszę, nie będę im przeszkadzał, nie wiem w kogo wierzą, ale niech sobie wierzą. Ta wiara uratowała mi teraz życie. Tutaj jeszcze jakaś kolejna skrzynka, co w niej? Rubinek! Proszę, nie wierzę, że znajduję tyle rzeczy. Już mam przed oczami te wszystkie komentarze, które byście pisali, jakbym tego nie znalazł, bo oczywiście gra ledwo wyszła, nawet jeszcze nie wyszła, ale graliście w poprzednią i dokładnie pamiętacie, gdzie wszystko jest. Chociaż to remake mogło się pozmieniać. No cóż, tak czy siak, lecimy przed siebie. Nie wiem, czy ja powinienem legitnie jakby wychodzić z gry tylko i wyłącznie jak mamy zapis przy, wiecie, maszynie do pisania. Pewnie byłoby to bezpieczniejsze. Co my tam mamy? Tam mamy ten wiatrak, do którego musimy dotrzeć. To może jakaś maszyna? No to... O, mamy maszynę do pisania. Boże, jak miło. Akurat po takiej pojebanej sekwencji. Velvet Blue, co to jest? Co to wszystko jest? Nie wiem. Ale co my tutaj mamy? Customize case. No muszę tych charmsów szukać i pamiętać o nich, co najważniejsze. Dobra, chapter pierwszy, 18:50. Dwa razy zapis. A tak, bo jak się gra na wyższych poziomach trudności, czy jak się robi jakieś challenge, to generalnie jest opcja, że mamy limitowaną ilość zapisów. Nie dziękuję. Ale tutaj coś przeczytam.
przeczytałem, właśnie. Mamy... kaszlewice. Mamy perka, który wynika z tego, jakiej walizki używamy, a to interesujące. Tutaj mamy zwiększony drop rate... amunicji do pistoletu. Intrygujące. Jeżeli korzystamy z tego właśnie case'a. Charmsy też jakieś pewnie fajne rzeczy dają. Dobra, widzę, że u samej góry mam rzeczy, które mogę skraftować. Ammo do handguna. W sumie czemu nie tak naprawdę, chociaż może raczej do shotguna by się przydało. Nie wiem. Zobaczymy w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten się wam podobał. Był całkiem pełny akcji. Gierka wygląda bardzo ładnie. Gra się bardzo płynnie. Jak na razie jest dość ekscytujące, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Dziękuję też Cenedze ponownie za zasponsorowanie tego filmu. Jeżeli wam się podobało i sami chcecie zagrać, obczajcie link w opisie. Ja będę uciekał. Trzymajcie się. Pa, pa.